www.stanisławworkout.pl. Siema, witam Was w drugim odcinku poświęconym streetliftingowi. W nim między innymi moja druga część pierwszego tygodnia, czyli to, jak na większej intensywności próbuję wykonać założoną liczbę serii na dwa powtórzenia, oraz pierwsza część drugiego tygodnia, w którym to próbuję pobić wyniki z poprzedniego odcinka i zrobić między innymi po 4 ruchy w kilku seriach na dipach ze 101 kg, na podciąganiu z 51 kg i na siadach bodajże 115 czy 120 kg. Zobaczcie, czy mi się udało. Dobra, właśnie zacząłem robić dipy ze 111 kilo. Po dwa powtórzenia, kilka serii, jeszcze zobaczymy ile. I rano przejrzałem wyniki z Paryża. Najlepszy wynik w podciąganiu w kategorii do 80 kg to było bodajże 80 kg albo 80 lekkim paczkiem, chyba 80. Jeżeli chodzi o dipy, to 112,5 kg i przysiad 150. W związku z tym, porównując do zawodów w skokach, zaraz tego, że siadł o wiele prostszy, bo tylko tam do 90 stopni mniej więcej, to wyniki gorsze o wiele. Jeżeli chodzi o dipy, to o wiele gorsze. No i o podciąganie minimalnie lepiej się zaprezentowali zawodnicy w Paryżu niż na zawodach w Czechach. Tak jak sobie liczyłem punkty, to no, wydaje mi się, prawdopodobnie bym wygrał, bo jeszcze jakiś czas temu przed zawodami sprawdzałem swoje tam wyniki, no to podciągnięcie spokojnie 70 kg dałoby mi to 7-8 punktów. No i najwyższy wynik bym miał w dipach i w przysiadzie prawdopodobnie, stąd wystarczyłoby to na zwycięstwo. No ale niestety, mimo że się dostałem na te zawody do Paryża, to sam lot, pobyt tam, wyjechanie na 2-3 dni to byłby koszt rzędu około 1500 zł, jeżeli z Pauliną chciał jechać, to by na naszą parę wyszło to około 3000, to zdecydowaliśmy się te zawody odpuścić. Ale chuj w to. W międzyczasie, między dwoma tymi mikrocyklami treningowymi, nagrałem swoje zgłoszenie do wystartowania zawodów w Głogowie. Są to po prostu kwalifikacje online, z których 5 najlepszych zawodników w danej kategorii wagowej z Polski dostanie ten przywilej wystartowania w finałach, które odbędą się właśnie tego 30 czerwca. Trzymajcie za mnie kciuki. Oczywiście poległem na bardzo ciężkim zadaniu, jakim było liczenie do 4 i zrobiłem 5 powtórzeń. Trudno. Tak jak mówiłem, w poprzednim cyklu robiłem 3, teraz próbuję zrobić 4 powtórzenia z taką samą liczbą serii, czyli robię to i wzrasta znacznie, bardzo. Można powiedzieć, że ten poprzedni tydzień był średni, ten jest ciężki. W kolejnym postaram się podbić ciężar, ale znów zejdę z objętością, czyli znowu będzie już taki średnio ciężki tydzień. I jeszcze kolejny będzie znowu ciężki i tak na zmianę, aż będę potrzebował deload. Thank you.
W chacie zrobiłem już wszystko. Kurwa mnie ten power rack, kurwa mnie wysokość, na jakich są te haki. Kurwa mnie to, że muszę robić stałą liczbę powtórzeń. Kurwa mnie siady. Już na potrzeby tego całego planu zrobię te 7 serii przynajmniej z tym ciężarem na te 4 ruchy. Jestem po czwartej, jestem nieźle wypruty. Ale jeżeli dopadnie was coś takiego jak mnie teraz, że macie po prostu żygacie tym, to zawsze można minimalnie sobie zmodyfikować plan, jednocześnie który będzie miał tak naprawdę podobną objętość i intensywność, tylko na przykład zamiast jebać 7 serii tej 115 po 4 ruchy, zrobię sobie na przykład tam 110 razy 5, 115 razy 4, 120 razy 3 i potem od nowa hop, 3 kolejne serie i wtedy tą ostatnią, 7 na przykład na tych planowanych 115 razy 4. Objętość, intensywność średnio wyjdzie taka sama. Liczba powtórzeń też będzie się zgadzać, a przynajmniej głowa troszeczkę zostanie oszukana, że tu sobie zmieniliście minimalnie ciężar, za chwilę weszliście na wyższy, jeszcze wyższy, potem jak zejdziecie na niższy, to jest nawet taka trochę ulga, mimo że musicie zrobić 2 powtórzenia więcej. No, na razie 4 seria psychicznie, tragedia, mam dość, ale jak wchodzę po tą sztangę, to idzie dobrze. 7 serii w mniej więcej 30 minut, co daje około 4-minutowe przerwy między seriami. Ostatnia poszła całkiem lekko, ale przedostatnia to był jakiś kurwa dramat. Dramat, ale poszło. Wszystko. 7 serii, 115, wszystko z pauzami, razy 4 powtórzenia. No to udało się dzisiaj zrobić wszystko bez spalenia. Kolejne 3 treningi z drugiego mikrocyklu zostały wykonane. Przede mną jeszcze 3 kolejne treningi z tego mikrocyklu, w których będę próbował pobić wyniki z zeszłego tygodnia, w których robiłem po 2 powtórzenia. Będę próbował to wszystko zrobić w takiej samej ilości serii na 3 ruchy. Jeżeli się uda, to w przyszłym tygodniu znowu zjeżdżam w dół z objętością, ale postaram się delikatnie podbić ciężar do góry. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do komentowania, zasubskrybowania mojego kanału na YouTubie Stanisław Januszewski i do zobaczenia w kolejnym odcinku. www.stanisławworkout.pl